tutaj dostaliśmy termos z gorącą kawą. Ja wzięłam, rodzice dostali swój, a ja wzięłam swoją kawę z domu. Także zaraz będzie krótka kawka. Może zrobię herbatę rano, a kawę z restauracji. O, siemanko, nie tak wczesnej pory jak planowałam. Myślałam, że wstanę o 6, ale jest tuż przed 7. Jeszcze nie jest jakoś najgorzej. Sobie zaraz naleję gorącej wody, zrobię sobie kawę i czuję się dzisiaj trochę tak, jakby mnie przekopali. Tata, zobacz. Tata, pani rozkłada ofiary tam na ołtarzach. Widzisz? Taki ma duży kosz, trochę wyżej. My się zatrzymaliśmy teraz, no. My się zatrzymaliśmy teraz właśnie w takim domostwie trochę bardziej lokalnym. I pani teraz, a pokażę wam, czekajcie, rozkłada ofiarki świeże. Też można. Ładnie pachnie, pani przed nami idzie z ofiarami. I Kasia, to ładno, ślicznie, prawda? A jeszcze takie ładne... Nie, to nie ta, to ta zachodnia. To tam byliśmy, tam. Tak? Ale, a my wczoraj nie... No dobra, okej. No dobrze. A jeszcze jakie ładne słońce, takie poranne, teraz się przebiło tutaj do nas. No a teraz jest chłodniej trochę, co? My idziemy teraz jeszcze z mojej... winy, z mojego powodu, ja idę z moim komputerem. Idziemy teraz do kawiarni, bo wczoraj zmontowałam odcinek, myślałam, że jeszcze wrócę. A tam mi się przesyłał chyba 1% z jakichś 40 minut. Internet słaby na Bali czasami, jak się zatrzymacie w jakimś hotelu, to czasami jest słaby internet, ale nie aż tak słaby jak tutaj. Ale trudno, bo podejdziemy sobie teraz, jesteśmy w Ubud tak czy siak, więc łatwo jest tutaj znaleźć jakieś miejsce z internetami i idziemy teraz do takiej restauracji, widzieliśmy wczoraj na rogu, tuż obok naszego domu. Taka zachodnia z jakimiś śniadaniami, wiecie, że jajko w koszulce i tak dalej, to na pewno będą mieli Wi-Fi. I wrzucę sobie odcinek, a potem skoczę, bo to 2 minutki od naszego ośrodka. Torebki ładne. Zobaczcie, cały sklep z torebkami ręcznie plecionymi. I sobie skoczę później właśnie do domu odstawić i jedziemy na wodospady. Się czuję dzisiaj, słuchajcie, bardzo dobrze, humor jest dobry, ale czuję, jakby ktoś mnie przekopał i jak się dzisiaj obudziłam, to miałam takie małe oczy. W końcu się napiłam herbaty, nie kawy, bo stwierdziłam, że kawy się napiję tutaj. Tu. Pagi! A super ta restauracja, wgrał mi się filmik dosłownie w jakieś 5 minut, więc mają strasznie szybki internet. Może sobie przyjdę tutaj, właśnie chyba przyjdziemy, może nie tutaj, ale do jakiejś zachodniej restauracji jeszcze wieczorem, pomyśleć nad planem, zrobię jeszcze rezerwację w restauracji i też wgram sobie od razu już może kolejny odcinek, jeżeli zmontuję. I takie dobre jedzenie. Szczodrze nas tutaj przywitali z porcjami takimi całkiem pokaźnymi, także będzie dużo energii na to, żeby połazić po wodospadach dzisiaj. Chcieliśmy na chwilę do pokoju, żeby zostawić rzeczy. Ja musiałam komputer odstawić. Zobaczcie, jaki piękny widok za mną jest. Dachy niesamowicie wyglądają. Mieliśmy od razu jechać na wodospady, ale w końcu tak sobie pomyślałam, chyba lepiej będzie pojechać najpierw do świątyni, żeby nie było dużo ludzi. Więc taki na razie jest plan. Muszę też zagadać z tutaj ludźmi z tego ośrodka, bo nam papieru toaletowego nie dali. A wczoraj, jak już wróciliśmy do domu, to wszyscy chyba spali tutaj. Więc na razie takie plany. Tata kupił kapelusz i pogadałam ze sprzedawcą. Oczywiście dostałam pytanie, czy mam męża. Zapytał się mnie też, czy mam, bo właśnie tam zagadał, że o, mówisz po indonezyjsku. I ja powiedziałam, że i tak się spytał, a ile mieszkasz tutaj czasu? Ja mówię, że 4 lata w Canggu. I tak się mnie od razu pyta, a chłopaka masz w Canggu? Co powiedziałam, może, może. No i tata kupił sobie kapelusz, to dobrze, bo żeby sobie ten, żeby miał ochronę głowy. Właśnie mi się drzwi otworzyły od sypialni, mam kłódkę i trochę to wyglądało, jakby duch mnie jakiś przyatakował. Musimy kupić jeszcze jeden sarong na wszelki wypadek, więc takie szybkie zakupy teraz będą. A jedziemy do świątyni taksówką zamawianą online. Taką wam ciekawostkę powiem, że jak jechaliśmy z Canggu do Ubud, to mniej więcej chyba zapłaciłam za taksówkę jakieś 135 tysięcy w jedną stronę.
Natomiast jak tutaj byliśmy na miejscu, to tutaj jest bardzo dużo takich taksówek bardziej jakby prywatnych i mają na tablicy rozpisane ceny, ile zapłacicie za przejazd z Ubud do Canggu, z Ubud do Seminyak, z Ubud, nie wiem, gdzieś tam do Amed i tak dalej. I z Ubud do Canggu było napisane 350 tysięcy. Więc to Wam da, pewnie można troszeczkę znegocjować, chociaż może mają i fixed price, że mają już ustaloną cenę być może. Więc jeżeli chcecie jeździć taniej, podróżować taniej, to zdecydowanie bardziej się opłaca jeździć Gojekiem albo Grabem. Ja akurat jeszcze Gojekiem, ale przebitki mają gigantyczne. Są niektóre takie okolice na Bali, gdzie te taksówki online nie obowiązują też. Jak nie będą obowiązywać, no to będziemy szukać transportu. Zazwyczaj można transport ogarnąć, kierowcę ogarnąć w każdym ośrodku, w którym się zatrzymacie, więc jest łatwiej. Natomiast my jedziemy Gojekiem. Czy Wy już jesteście gotowi, rodzice? To leć tata umyć zęby po śniadaniu i idziemy kupić chusteczki, sarong i zamawiamy taksę i jedziemy wyrównać energię, wyrównać nasze pozytywne wibracje w świętej świątyni, która nazywa się Pura Tirtha Empul. Ja w tej świątyni byłam chyba 5 razy i to jest jedno z takich miejsc, które po prostu ubóstwiam. Strasznie lubię to miejsce. Mam tylko nadzieję, że nie będzie tłumów ludzi. Tam nawet jak jest tłum ludzi i trzeba czekać w kolejce, jest cudownie, ale jak jest trochę mniej ludzi, to jest takie zupełnie inne doświadczenie. Jest tak... Ja po prostu uwielbiam to miejsce, więc mam nadzieję, że Wam też się spodoba, jak Was tam zabiorę. Zaczynamy liczyć pierwsze kroki. Musieliśmy przejść kawałek, bo tutaj w Ubud ta główna ulica jest jednokierunkowa. Coś Pan zagadał? Nie. Aha, na drugą stronę. Dobra, to zaraz przejdziemy. Jest główna ulica jednokierunkowa i Pan nie mógł tam przejechać, więc zaparkował za tą ulicą w bocznej uliczce. Także już 10-minutowy spacerek jest zaliczony. Moi rycy się strasznie stresują przy przejściu na drugą stronę ulicy. Także tutaj staram im się drogę przecinać. A takim samochodem jedziemy. Dzisiaj Toyota Avanza. Powoli zaczyna padać deszcz. Także mam nadzieję, że przejdzie. Mamy szczęście, bo jak wyjeżdżaliśmy, to zaczął padać deszcz, a teraz przeszło i jest słoneczko. Rozjaśniło się, nie chcę zapeszyć oczywiście, ale póki co wygląda to nieźle. Idziemy kupić bilety. I to jest wejście, chodźcie. Salamat pagi. Apa kabar. Bye. Tutaj sprzedają owoce. Możemy sobie kupić później. Apa kabar. A di Polandia, but saya tinggal di Canggu. Ya, 4 tahun. Ya, berbicara sedikit, masih belajar. Terima kasih. Thank you. Weszliśmy już do świątyni, sarongi obwiązane, ale musimy się teraz przebrać, bo dostaliśmy, o mama, zabrałam twój przez przypadek. Dostaliśmy takie zielone sarongi, już wam kiedyś to nagrywałam, oddaję ci. Tak, i obwiążesz się tym. Dostaliśmy takie zielone sarongi, wynajęliśmy też szafeczki, żeby zostawić tutaj rzeczy i zaraz będziemy wchodzić do wody. Wynajęcie sarongów, takich specjalnych do wody, to 10 tysięcy za osobę, szafeczka 15 za osobę, więc gdybyście chcieli cały komplet, to 25 tysięcy za osobę. Są tutaj przymierzalnie, są tutaj łazienki też, gdyby to Was interesowało. I zaraz zamienię się w fotografa i będę fotografować moich rodziców, jak będą się kąpać w świętych źródłach. Ja oczywiście też wejdę, ale troszeczkę później, jak już obfotografuję wszystko. Jesteśmy już przebrani w odświętne ubrania. W ogóle bardzo ładne są te sarongi. Jeszcze można się tak fajnie pasem przepasać, więc od razu ładna figura się robi. Idziemy teraz zobaczyć, zobaczcie, jak tutaj dziewczyna niesie na głowie. Ja bym się od razu przewróciła z tymi ciężarami. Idziemy zobaczyć, czy jest dużo ludzi. Mam nadzieję, że nie, ale tak czy siak pięknie dzisiaj będzie. Także odzywam się później. Idziemy się porelaksować w wodzie. Musimy bardzo.
Wow, co tutaj się dzieje? Zobaczcie, ile osób. Byłam tutaj już chyba z 5 razy i nigdy nie widziałam, żeby tak dużo ludzi tutaj było. Więc bardzo ważna sprawa, przyjeżdżajcie wcześnie rano do tego miejsca, żeby było troszeczkę mniej ludzi. I tutaj tak, nawet jak w takim tłumie będzie fajnie, bo to jest naprawdę takie ciekawe doznanie, to jest, ta świątynia jest też w bardzo ładnym miejscu, ale jednak jak jest mniej ludzi, to bardziej można to tak duchowo przeżyć, a nie być w takim tłumie, a tutaj jest ta kolejka tak, że ona zawija jak na lotnisku, taki zygzak i dopiero potem jest dostęp do tych kraników. Mama mówi, że strasznie zimna woda. A, i tutaj też ryby pływają na dole w tej wodzie, więc nie martwcie się, jak coś was dotknie. I też jeszcze dodatkowa taka informacja jest, że jakość tej wody sprawdzają w takim jakby odpowiedniku sanepidu kilka razy do roku, więc woda jest czyściutka, nie musicie się martwić, jeżeli boicie się o higienę. Zamoczyłam sobie nogi w wodzie. Woli zaczęły mnie rybki troszeczkę podgryzać, bo tutaj pływają ryby normalnie i jest jeden taki gatunek ryb, takie czarne, które podpływają i skubią pod nogach. I tak właśnie chwilę rozmawiałam z rodzicami, jak tutaj jeszcze byli bliżej i właśnie tak mówię, że... Bo pytali się, czy tak dużo ludzi też było, jak tutaj byłam z moimi siostrzenicami, powiedziałam, że w ogóle nie. I tak też zwróciłam uwagę, że... Ale zobaczcie, w sumie Balijczyków jest więcej niż turystów. I jak zrzucicie okiem tak z grubsza, to turystów nie ma aż tak dużo, dlatego ja właśnie próbuję teraz dociec do tego, czy jest jakieś święto, czy... coś się jakiegoś takiego większego dzieje. Postaram się zagadać z kimś, bo nie ma teraz ani Galungan, ani tych takich, ani Kuningan, nie ma tych takich większych świąt, więc może coś lokalnie tutaj obchodzą. Fajnie jest pojechać do takiego miejsca, gdzie jakby my jesteśmy tylko odwiedzający, a nie w większości i że nie zaburzamy żadnych tam ceremonii, ani nic takiego, bo czasami mam takie wrażenie, że w niektórych świątyniach jest, nie wiem, 10 osób lokalnych i przyjedzie 100 turystów, i wtedy tak się zastanawiam, na ile to jest takie prawdziwe, wiecie, czy im po prostu nie przeszkadzamy. No, a tutaj my jesteśmy zdecydowanie w mniejszości i to chyba lepiej. Wiecie co, nawet mi się podoba to, że dzisiaj jestem fotografem i że nie wchodzę póki co do wody. Siedzę na słońcu i ładuję się. Od razu wam coś opowiem śmiesznego. Siedzę sobie tutaj, taki pan do mnie zagadał stąd. I tak się pyta, nie wchodzisz do wody? Ja mówię, nie, dzisiaj robię zdjęcia rodzicom, ale już byłam. Właśnie mamę zobaczyłam cała zalana, włosy umyte w świętej wodzie. Mówię, nie, ja już dzisiaj robię zdjęcia rodzicom, ale byłam już tutaj kilka razy, że uwielbiam tutaj. Właśnie się spytał, skąd jestem. Ja się spytałam, czy on z Bali. I ja mówię, że z Polski jestem, ale że mieszkam 4 lata na Bali. A ten pan się zaśmiał i mówi, oj, to króciutko, króciutko. Ja tak się zaśmiałam, mówię, no właśnie, szkoda, że już dłużej tutaj nie mieszkam. I on się mnie pyta, to co? To masz pewnie 4 dzieci już. I ja tak się zastanawiałam i tak za chwilą mówię, a, że każdy rok na Bali to jedno dziecko, tak? I on się zaśmiał, mówi, tak, tak. I znowu, jak zwykle, standardowe pytanie, a co, a masz męża? Ja mu powiedziałam, że nie. On mówi, to weź sobie Balijczyka znajdź. No i spytał się mnie, czy jestem hinduistką i powiedziałam, że nie, że ja nie wierzę w żadną religię, ale powiedziałam, że hinduizm mnie strasznie fascynuje. Właśnie mu powiedziałam, że trochę się staram nauczyć o tej religii, że czytam trochę, ale mu mówię, że nie jest łatwo, bo jest strasznie bogata ta kultura i że tyle nowych imion, bogów. I on mówi, że tak, tak, no, że dużo tego. I teraz mi powiedział, że jest jakaś bardzo duża ceremonia, która będzie trwała aż do 26. I się spytał, czy idziemy do świątyni Besaki. No ja tam zabieram rodziców za 3 albo 4 dni. To jest świątynia, która uważana jest, to jest świątynia, która nazywa się Matką Świątyń. To jest takie Mother Temple. I my tam idziemy, ja uwielbiam tę świątynię, ale byłam tam chyba tylko 2 razy. Cudownie tam jest, tylko to jest daleko, więc tam nie jeździ aż tak dużo osób. I właśnie pan mi powiedział, że teraz są obchodzone właśnie do 22 gigantyczne ceremonie, więc powiedział, że będzie bardzo tłumno. Z jednej strony to jest fajnie, no bo zobaczymy, wiecie, składanie ofiar i tak dalej. Z drugiej strony to jest chyba najgorszy czas, jak przyjeżdża się tutaj, żeby pozwiedzać, bo my nie mamy wstępu do dużej części świątyń, bo tutaj świątynie są całe kompleksy z różnymi małymi świątyniami na terenie. Tam są takie
obszary komunalne, gdzie przygotowują różne jakieś tam ofiarki i tak dalej. I jak są duże ceremonie, to my nie mamy wstępu do niektórych części tych świątyń, do których normalnie mamy wstęp. No ale słuchajcie, jest jak jest, przynajmniej zobaczymy ludzi ubranych ceremonialnie. I tak tego nie zmienimy, więc wyciągniemy z tego to, co najlepsze, a przynajmniej już wiem, co jest grane. I wiem też, skąd tutaj tak dużo ludzi się wzięło i to ma sens, że tutaj teraz jest bardzo dużo Walijczyków w tej wodzie. Moi rodzice, pomimo tego, że długa kolejka, wyglądają na bardzo zadowolonych. Ja jestem zadowolona, więc nawet jakby się Wam tutaj zdarzyło, że trzeba będzie gdzieś poczekać w kolejce, to zamiast się na przykład irytować, ja taka byłam kilka lat temu, jakieś może 8 lat temu właśnie, ja już bym się tutaj irytowała, że trzeba czekać, to nie irytujcie się, tylko weźcie sobie głęboki oddech i cieszcie się tym, co jest dookoła, zwracajcie uwagę na jakieś tam detale. A moi rodzice są już tutaj, o! Także idę z drugiej strony zabawić się w paparazzo i będę robić im kolejne ładne zdjęcia i kolejne ładne ujęcia. Tak na szybko jeszcze Wam powiem, bo zupełnie zapomniałam i teraz właśnie wchodziliśmy tutaj jeszcze z tyłu za tymi źródłami, można sobie obejść, tu jest taki kompleks świątyń i musiałam związać włosy. Ja to wiedziałam, ale wypadło mi teraz z głowy, więc jak chcecie, to weźcie sobie gumki do włosów, ja sobie koczek taki związałam, taka ciekawostka. Rybki nakarmione, jedzenie kosztuje 5 tysięcy, więc bardzo mało. Tak mi się teraz przypomniało, że jak tutaj moje siostrzenice były, to na przykład byliśmy w Małpim Gaju, to ich ulubioną rozrywką w Małpim Gaju było karmienie rybek, bo tam oczywiście też można nakarmić. A tutaj jak byliśmy w tej świątyni, no to tutaj chyba spędziliśmy z godzinę. Tyle jedzenia trzeba było kupić dla tych rybek, bo moja młodsza siostrzenica mówiła, że tam gdzieś z rogu była jeszcze jedna niedokarmiona i chodziłyśmy dookoła, szukałyśmy tych najchudszych rybek, żeby każdy dostał porówno. Więc zwierzaczki były dokarmione, a te to są takie duże, że palec mogłyby chapnąć, także trzeba uważać. W ogóle tutaj jest tak przyjemnie, bo jesteśmy tak trochę w cieniu, trochę na słońcu i jak zrobi się za ciepło, to można się schować i jest troszeczkę chłodniej. Idziemy teraz do tych pań, które mają banany na głowach, bo mama chce spróbować takie małe bananki. Siostra polecała i panie te chciały nam wcześniej już sprzedać, także chętnie kupimy. Selamat siang! Berapa harga? Ja. Coba. Oh, that's okay. No, no. Jest rambut, tak? Yep, berapa ini? Oh, no, lima pulu, too much. No, no, lima pulu, no, mahal, mahal. Selamat siang. Tidak, terima kasih. Znaleźliśmy stoisko z owocami i idę się spytać, czy mają duriana, także zaraz zobaczymy w częściach. Hi, selamat siang. Ada durian. Kopt? Ja? O, ja, ja, ja. Pod pulu. Mahal. O, maybe a little bit cheaper. Tudju pulu? Ja? Ja? Mam duriany. Mam tutaj pociętego duriana, 3 kawałeczki. Duriany mogą być czasami drogie, więc zależy jak znegocjujecie. Zobaczcie, jaka fajna sukienka z tego Granny Square. Może sobie taką zrobię, jak skończę w końcu poduszkę. Śmierdzą te duriany. No to chodźcie tutaj, szukamy teraz miejsca. Były tam takie stoliki, ale mój tata powiedział, że nie chce jeść duriana przy ludziach. Także idziemy gdzieś poszukać zacisznego miejsca. Dobra. I kupiłam, kiedyś Wam o tym wspominałam, ale nie wiem, czy pamiętacie, kupiłam też teraz marakuję, czyli passion fruit. I jak jadłam kiedyś, dawno temu, marakuję w Polsce, to była obleśna,
A jak spróbowałam tutaj, to po prostu ten owoc smakuje jak raj. To jest raj w buzi. I o czymś rozmawiałam z moją mamą kilka dni temu i właśnie moja mama też wspomniała, że nie lubi marakuji i tak sobie pomyślałam, musisz tutaj spróbować. Więc wzięłam jeszcze też marakuję, ale to już zjemy sobie później, bo to trzeba rozciąć tam łyżeczką, ale będzie pierwsze testowanie duriana. Dla mnie to będzie trzeci raz. Za pierwszym razem prawie zwymiotowałam, za drugim razem miałam takie, nie lubię tego owocu, ale da się zjeść, więc kto wie, może teraz polubię. W końcu mówią, że do 3 razy sztuka. Idziemy tutaj parkingiem schować się, żeby jak ktoś będzie miał jakiś odruch po durianie, to żeby nie było wstyd, szukamy jakiegoś murku. Murka. Już czuję. Czuć już smrodek. No. Tutaj mamy zapakowanego. Kto chce otworzyć? Bardzo zrób zdjęcie. Żeby poczuć smrodek. Otwórz i powąchaj. Żeby go szybko zamknąć. Żeby szybko zamknąć, jakby śmierdział. Pokaż. Mogę powąchać? Chcesz ręką, czy wolisz łyżeczką? Czym ci to smakuje? Owocem jakimś, ale... A nie czosnkiem? No masz, powąchaj. No nic nie czujesz, już bez przesady. Ale nie smakuje. Co? Nie, łyżeczkę ja chcę. Smakuje ci? Artur, daj. No już tak bez przesady, no że to złe. Mamie nie smakuje. Owoc czosnkowy. No tak, no może, no ale ja myślałem, że to jest pestka, miłe mięso czy coś. To jest pestka. Tak, to jest pestka. To jest pestka. Nie. Dokończ mi się. Daj. Nic specjalnego, ale spróbować można. Odhaczone, co? Mhm. Takie sobie. A kupilibyście jeszcze raz? Nie. Pewnie nie, bo ja myślałem, że to jest straszne, po prostu smak. Daj to zjemy, jak nie chcesz tego. Dokończ, ja już nie chcę. A Paulina sobie to jest dla Paulusi kawałek. Dobra. To teraz ja jem trzeci raz. Moi rodzice jakoś tak swobodnie do tego podeszli, a dla mnie to śmierdzi. To by nie śmierdziało, no. Normalnie pachnie. To, jak tak się czujesz, to czujesz taki owoc, kurde. Czujesz trochę tego salaka. Tego wężowego. Nie. Smaczne. Znaczy, nie to, powiem jest wam tak, smaczne, ale nie jest to super smaczne, ale nie jest odrażające. Bo jest dużo rodzajów durianu, więc może ja najpierw jadłam tego najgorszego. Ten wali nadal taką skarpę to czosnkiem. Tak. Ale ja czuję trochę takiego, no nie kupiłabym tego, znaczy tak, żeby nagrać jakieś nagranie, tak. Spróbować z rodzicami. Tak. Chcesz dokończyć mojego? Mogę zjeść, a to jest pikantne osoba. Trochę. Będziemy walić teraz, jakąś gumę trzeba będzie kupić. A tata zjada. A konsystencja ci nie obrzydza? Nie. Nie. Wystarczy mi na 3 lata. My tutaj mamy miejscówkę na naszej ławeczce, ale tak naprawdę to ta ławeczka przynależy do takiej budki. Zobaczcie, tutaj jest kuchnia, tam jest parking i chcieliśmy sobie usiąść właśnie, o tutaj lepiej widać z brzegu. No i właśnie spytaliśmy się tych pań, czy możemy usiąść i te panie nam w ogóle powiedziały, że... Bo ja się chciałam spytać, czy możemy na tym konarze usiąść. One, siadajcie na ławce, siadajcie na ławce. I nawet nie chciały, żebyśmy nic zamawiali, więc w ogóle są tak miłe. I o permisji, tirak gula? Tirak gula? Ja. Teri makasi. Tirak gula, ja. Makasi. Właśnie powiedziałam tej pani, żeby mi nie nalewała cukru, a to nie było dla mnie zamówienie, także no mniejsza o to. No i zjedliśmy sobie tutaj i właśnie tak pomyślałam, dobra, coś kupię może od tej pani. I się spytałam, czy ma sok. I się spytałam, czy ma sok po indonezyjsku. Sok to jest jeruk. I się spytałam, Ada jeruk? I powiedziały, że tak. A tata się pytał, czy mają rosół. Więc tata zje sobie rosół z kurczaka, ja sok i tutaj będą gotować. Zobaczcie, jak fajnie. 70 tysięcy. To musicie sobie przeliczyć, nie wiem, z 20 zł? No. No trochę więcej, ale to jest król owoców, tak tutaj nazywają. Zdałam mój soczek i trochę ryzykownie. Drzewa są wysokie, bo mam lód z tego miejsca. Także nie daję rodzicom do spróbowania. W sensie spytałam się, czy chcą spróbować, ale powiedziałam lód lokalny z takiego miejsca, także nie wiadomo. Trzymajcie kciuki, żebym się nie pochorowała. Ale co tam, przygoda. Tata dostał taką zupę, zobaczcie, to miał być zwykły rosołek, a tutaj i ryż, i kurczek, i dużo różnych rzeczy. I za taką masz całą tą, i za mój sok, tirak, terimakasi, za sok i za tę zupę zapłaciliśmy tylko 25 tysięcy. Czy taka starsza pani tutaj podeszła, sprzedawała chipsy, nie chciałam kupić, ale tutaj w ogóle bardzo mało turystów cokolwiek kupuje. Nawet jak przez ten bazarek przychodziliśmy, to nie widziałam, nie dużo osób się zatrzymywało w ogóle, co nie?
No, więc jeszcze zrobiliśmy zakupy, trochę takich pamiątek, ja sobie spodnie jeszcze kupiłam, mama też spodnie, te same kupiłyśmy, tylko inne kolory. No i teraz właśnie od tej pani takiej starszej kupiłam takie chipsy. One są dobre, ale może później zjemy. One są w głębokim tłuszczu robione i tu akurat mamy z orzechami. Tylko chyba to są pikantne, to później zjemy, to jak pikantne, to tacie będzie smakowało. To są jakieś przyprawy. Moim siostrzenicą te chipsy smakowały, bo pamiętam, że kupowaliśmy. Także obkupieni jesteśmy grubo dzisiaj. Trzeba trochę zwolnić. Ten wodospad, na który idziemy, nazywa się Tibumana i ja tutaj byłam już z ponad 10 razy, widać już rzeczkę. Moi rodzice zachwyceni widokiem, bo zobaczcie, jak to wygląda tutaj, jest taki spad, tam jest rzeczka i w ogóle jakie tutaj są odgłosy, słychać świerszcze, słychać rzekę, sama natura. Pierwszy wodospad zaliczony i nie będę kłamać, jest dosyć sporo ludzi, to znaczy zależy jaką macie definicję dużej ilości osób. Chyba komuś weszłam w kadr. Możecie zobaczyć, kilka osób jest, ale nie ma aż takich strasznych tłumów. My bez żadnego czekania w kolejce weszliśmy z tatą do wody. O, zobaczcie, teraz na przykład w wodzie prawie nikogo nie ma. Są chyba tylko 3 czy 4 osoby. Uwielbiam Tibumanę, jeżeli chcecie pójść na wodospad, który jest bardzo łatwy w zdobyciu, a jednocześnie przechodzicie przez piękną dżunglę, to polecam Wam i tutaj też można sobie popływać. Właśnie my pływaliśmy, obserwowaliśmy sobie palmy i patrzyliśmy się w jeden punkt w wodospadzie, potem patrzyliśmy się na ścianę jaskini i zaczynała nam wirować, więc uczyliśmy się magicznych sztuczek. I tata powiedział, że to co, to idziemy do następnego wodospadu. No to chyba idziemy do następnego wodospadu. Czuję się rzeźko i czuję, jakby energia mi wróciła. Jeden wodospad zaliczony, jedziemy teraz do drugiego. Jedziemy, chyba mówiłam, ale powiem jeszcze na wszelki wypadek, z wodospadu, który nazywa się Tibumana. Teraz jedziemy taką piękną drogą, tutaj w ogóle jest obłędne, tutaj są obłędne widoki. Jedziemy teraz do wodospadu, który nazywa się Goarangreng. I to są wodospady, które są bardzo blisko siebie. Jakbyście chcieli kiedyś pojechać na cały dzień wodospadów, to tutaj chyba w okolicy, zwłaszcza na skuterze, 5-10 minut, jest chyba z 5 wodospadów czy coś takiego. A teraz spójrzcie, co jest przede mną. Zobaczcie, idziemy teraz na drugi wodospad Goarangreng. Jak będziecie chcieli, to podejdźcie do okienka i pytajcie się o ukryty wodospad. Dostaliśmy kijki, takie bambusowe. I to jest Putu, który jest naszym przewodnikiem dzisiaj. I będziemy szli przez rzekę. I Putu powiedział, że jego brat pracuje w Polsce. I'm telling that your brother works in Poland. A brat Putu pracuje przy pomidorach w Polsce. No właśnie tak się spytałam, Boże, nie jest mu zimno? Powiedział, no trochę mu jest. I zna kilka słów po polsku w ogóle. I wszystkie są ładne, żadnych przekleństw, także super. A zobaczcie, jakie rzeźbienia tutaj są. Wow, this is beautiful. But not beautiful than you. Oh my god, so charming! I tak, oto moi drodzy, rozpoczęła się nasza rzeczna przygoda. Dostaliśmy kije bambusowe i było trochę niestabilnie, ale generalnie, jak możecie zobaczyć, woda zazwyczaj nie była zbyt głęboka i zaczęliśmy naszą podróż przez rzekę. Tutaj jest lekki rozpierdziel i idziemy jak chcemy, ale Putu, czyli nasz przewodnik, później nam kazał iść dokładnie jedna osoba za drugą gęsiego, bo działo się. Z jednej strony były duże kamienie, z drugiej były spadki, gdzie było trochę głębiej, no i oczywiście wielka, piękna dżungla. Musieliśmy się trzymać, musieliśmy trzymać siebie, być bardzo mocno zorganizowani, ale zobaczcie, no było warto.
Możecie zobaczyć tutaj akurat woda do połowy łydki, najgłębiej było tak mniej więcej do pasa, ale generalnie jak idziecie z plecakami, to powinno być spoko, chociaż z moim plecakiem Putu mi pomagał i czasami mi go przenosił. Putu też pokazywał nam najlepsze miejscówki na zdjęcie. Pod tym konarem mamy sesję zdjęciową. O, tutaj jest trochę głębiej, jak możecie zobaczyć, ale z tymi kijami to był kompletny luz. Dowiedziałam się też, że nie było tam w tej wodzie węży. Co prawda, spytaliśmy się o to dopiero pod koniec, żeby się nie przestraszyć, ale powiedział nam Putu, że węży nie ma. Węży nie ma, natomiast są przeszkody, bo zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tam się trochę potknęłam. Ja w ogóle szłam bez butów, jak możecie zobaczyć. Moi rodzice mieli takie buty do schodzenia do wody, wiecie, po kamienistej plaży, ale potem zobaczycie, co się wydarzyło. Czasami był dosyć duży wysiłek, nie było aż tak łatwo wszędzie przejść, ale generalnie nie było to nic skomplikowanego. I teraz patrzcie na to. To jest w ogóle sztos. Mój tata skacze z kamieni pod wodospad w ukrytej rzece na Bali. I ja też to zrobiłam. Obecnie tutaj trochę klipy, bo miałam zbyt odkryte ciało, więc nie chcę tak aż nago tutaj Wam pokazywać. Natomiast ja też odważyłam się skoczyć. Co prawda, odliczali mi kilka razy i się zawahałam. I już myślałam, że nie skoczę, ale namówili mnie, ludzie zaczęli mi kibicować. I w końcu skoczyłam. A nie wierzę, bo jestem normalnie bojdutkiem największym. To było tak niesamowite uczucie, że po prostu aż nawet nie wiem, co Wam powiedzieć. Nie wiem nawet, jak to opisać. Po prostu radocha i jak dziecko. Potem mama została na brzegu, nie chciała z nami iść i ja z moim tatą płynęliśmy. To już musieliśmy zostawić rzeczy na brzegu, bezpiecznie odstawić wszystkie plecaki i płynęliśmy rzeką pomiędzy takimi grotami. I zobaczcie kolejne wodospady przed nami. Wszystko nagrywał Putu, za co jestem bardzo wdzięczna. Jestem też wdzięczna, że pokazał nam, gdzie jest ta huśtawka. Zobaczcie, nie było tam nikogo oprócz nas. Po prostu taka wolność. Ja się huśtam na jakiejś chałupniczo zbudowanej huśtawce, na którą wchodziłam z kamienia, a przede mną prywatne wodospady, można by tak powiedzieć. Prywatne, bo serio, nie było tam poza naszą czwórką nikogo. A na koniec zobaczcie, Putu pokazał nam jeszcze jedną huśtawkę. Nie zdecydowaliśmy się na nią wejść i spójrzcie tylko na filmik, to zobaczycie dlaczego. Putu jest w ogóle niesamowitym przewodnikiem. Aha, pokazuje nam, jak to skorzystać. Aha. Oh my gosh. Dobrze, że nie skałę. Good that you didn't hit the rock. Zobaczcie, tata chodził, tata pokaż te dziury, tata chodził w takich butach, przerwały całą Chorwację. A tutaj... My dad is saying like maybe it was a monitor lizard. No do kosza, no popuść te. You know? I have also like stepmother from... Wow. Pokażę wam przebitki chyba później, albo wcześniej, nie wiem za bardzo, ale... Przygoda po prostu życia. Niesamowicie było. Ekipo, jak zabawa? Żyjemy. Żyjemy. Taty się buty rozwaliły. Zwracamy do Polski. Zobaczcie, przez jaką dżunglę idziemy tutaj. Co tu się dzieje? A to jest najlepszy przewodnik. This is the best guide. Putu. Yes. Thank you. Polecam. Idziemy do restauracji, wchodzimy sobie, a tutaj króliki, w ogóle zgłupiałam, zobaczcie, siedzą sobie, luzem normalnie, taki szok, a my idziemy znaleźć jakąś restaurację z ogródkiem, mam nadzieję, że nam się uda. To być pysznie. Bierz, mama, śmiało. Widzę, że tracę tutaj ostrość, więc dogram się później. Jesteśmy we włoskiej pizzerii, bo nigdzie miejsc nie było, ale w sumie wszyscy mamy ochotę na pizzę. Także zajadamy się i nagram, jak będzie więcej światła, bo tu mi twarz ginie po prostu. Nie mam siły się ruszyć.
Dobrze, że udało mi się chociaż wziąć prysznic. Ale nie jest lekko. Wow. Dzisiaj może nie był pobity rekord kroków, ale spytałam się mojego taty, ile mamy kroków. Czekajcie, zapisałam sobie, bo zadzwoniłam do niego, bo mi się nie chciało iść do nich do pokoju obok. Dzisiaj zrobiliśmy, bo ja robiłam tyle samo kroków, co tata, mama troszeczkę mniej, bo nie poszła z nami na wodospad tam do końca. 16 600 kroków niby tylko, ale tak zmęczona to jeszcze nie byłam. Nie wiem, jak my damy radę jutro, bo jutro mamy chodzić po polach ryżowych. Nie wiem, co to się jutro będzie działo, ale dzisiaj była taka przygoda, że po prostu brakuje mi słów. I to jest właśnie to, co chciałam też ja dla siebie przeżyć również, ale co też chciałam dla moich rodziców. Boże, jak dzisiaj było cudownie. Słuchajcie, nasz przewodnik, który nazywa się Putu, to w ogóle znał kilka słów po polsku. Ile on mi historii opowiadał, a jak mnie podrywał, słuchajcie. Coś tam mi pokazuje, ja mówię, jakie piękne. A on mówi, ale nie takie piękne jak ty. Później podchodzi do mojego taty i mówi, ty to miałeś chyba dobrą karmę, że masz taką piękną córkę. Ale w ogóle powiedział, że jego brat, słuchajcie, mieszka w, chyba mówiłam, w Polsce i pracuje przy zbiorach tych pomidorów. I mówi, że ma bardzo, że ma z jakiś na 15 osób z Polski, którzy są takimi bliższymi jego znajomymi, że jak się tutaj zaczęły blokady, no to oni zaczęli mu wysyłać pieniądze, słuchajcie, bo stracił momentalnie źródło zarobku i powiedział, że nie zarabiał przez prawie 3 lata. To jest po prostu niewyobrażalna ilość czasu. Powiedział, że od rządu nie dostał żadnej pomocy, nic totalnie. Nawet jednego dolara, bo słyszałam, że niektórzy dostali dolara, inni 5 dolarów, co jest też w ogóle śmieszne, on nie dostał nic. Mówi właśnie, że Polaków bardzo lubi. I co jeszcze mi powiedział? Dużo rzeczy mi opowiedział w ogóle, a mojemu tacie się rozwaliły buty. Moja mama z moim tatą mieli takie buty do chodzenia po kamieniach i już chodzili w tych butach po Chorwacji, jak byli na wycieczce. No i buty przerwały cały wyjazd, a tutaj pierwsze korzystanie na Bali i mojemu tacie takie dziury się pojawiły. No, beka była dobra, naprawdę. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? Putu, macie tutaj jego Instagram, jakbyście chcieli. Robi takie zdjęcia, jak on nas instruował, gdzie się wygiąć, pod jakim kątem. Słuchajcie, nawet byście nigdy w życiu nie pozowali do zdjęcia, to on wam wszystko pokaże. Pokazał nam, jak skakać ze skały, chociaż ja się bałam i na filmie, który nagrałam, widać, jak tam sobie wchodzę. Właśnie muszę jeszcze przejrzeć, bo jak ja wam to opowiadam, to jeszcze nie zmontowany odcinek. W każdym razie on mi odliczał 3, 2, 1 i ja powiedziałam, nie, boję się, boję się. I przed nami, jak my tam wchodziliśmy, to akurat wychodziły 4 osoby, i wszyscy zaczęli mi kibicować i było i tam dasz radę, wiecie, tam po angielsku coś krzyczeli. No i tak myślę sobie, no dobra, i powiedziałam Putu, to weź mi, odlicz jeszcze raz. Odliczył mi jeszcze raz i skoczyłam. I to był dziś mój pierwszy raz w życiu skoczyłam z kamienia, skoczyłam do wody w ogóle w takich naturalnych okolicznościach przyrody, no to jest sprawdzone miejsce, bo tam, wiecie, ci przewodnicy wiedzą, jak jest. Zresztą Putu skoczył pierwszy, potem, żeby nam pokazać, że jest bezpiecznie, potem mój tata i potem ja jeszcze skoczyłam. No niesamowite przeżycie, tyle nowych rzeczy zrobiłam. Szkoda, że mama się nie odważyła i nie poszła z nami. Tata to miał radochę jak dziecko, jak Putu mi powiedział, zrób takie coś, że rzucasz włosami w slow motion i w ogóle taki klip wyszedł. Mój tata to zobaczył i powiedział, ja też chcę. Mój tata nie ma włosów, w sensie goli się na łyso. Ale też mu nagraliśmy ten filmik. Także po prostu cudowny dzień. Nie mam siły montować odcinka. Wybaczcie, będę miała lekkie obsuwy z tymi odcinkami, ale jestem nieżywa, nie mam siły po prostu niczym ruszyć. Więc po prostu kładę się spać i spotkam się z wami jutro. I jeszcze jutro wam coś poopowiadam i żegnam się z wami, bo nawet miejsce mi się skończyło na karcie. Boże, to był cudowny dzień. Mam nadzieję, że u was też było pięknie. Dzięki wielkie, że jesteście ze mną. Po prostu jestem wam bardzo wdzięczna, że jesteście tutaj u mnie. Jest mi tak miło nagrywać.
Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia jutro w następnym odcinku. Buziaczki i bye bye.